Temat dzisiejszego odcinka został wyłoniony w ramach comiesięcznego głosowania. Jeśli chcesz mieć wpływ na tematykę omawianych spraw, zapraszam do wspierania kanału. Nie wiem jak u Was, ale u mnie pruszy już pierwszy śnieg. Jest to więc idealny moment, żeby zacząć odcinki zimowe, które, choć niewątpliwie tragiczne, rozegrały się właśnie w momencie, kiedy za oknem leżały ogromne zaspy śniegu. O tym samym chyba musieli pomyśleć moi patroni, którzy w tym miesiącu wybrali dla Was historię zabójstwa na ślizgawce. Jest to sprawa, która pokazuje, że tak naprawdę każda lokalizacja może stać się miejscem zbrodni. Nawet ta, która potencjalnie miała pomóc znudzonym dzieciom znaleźć kreatywną zimową rozrywkę. W latach międzywojennych dość popularne były lodowiska tworzone w sezonie zimowym w parkach miejskich. Inicjatywa miała głównie zachęcić młodzież szkolną do zażywania ruchu na świeżym powietrzu oraz zapewnić znudzonym dzieciom nieco rozrywki. Tereny takiego lodowiska zwykle były ogrodzone i aby skorzystać z przygotowanej do jazdy na łyżwach tafli lodu, należało uiścić opłatę w kasie. W zamian za to uzyskiwało się dostęp nie tylko do nieograniczonej jazdy, ale również można było pobierać lekcje od wykwalifikowanego instruktora jazdy na łyżwach. Ponieważ 100 lat temu, nie ma się co tutaj oszukiwać, zbyt wielu rozrywek nie było, to takie lodowiska, zwane wówczas po prostu ślizgawkami, cieszyły się sporym zainteresowaniem. Szczególnie wśród młodzieży pomiędzy 13 a 18 rokiem życia. Ponieważ rozrywka nie była darmowa, to oczywiście często dochodziło do przypadków wchodzenia na teren lodowiska na tak zwaną krzywą gębę. Młodzież, która nie chciała płacić za wstęp lub po prostu nie miała na to pieniędzy, a bawić się chciało, to przeskakiwała przez ogrodzenie i korzystała z rozrywki za darmo. Komu się udało, ten miał szczęście. Ale jeżeli ktoś przyłapał takiego delikwenta na, powiedzmy sobie, nieregulaminowym wejściu, to taki delikwent musiał oczywiście natychmiast opuścić teren ślizgawki. Tutaj musimy również zahaczyć delikatnie o taki aspekt historyczny, bowiem właśnie nasza historia ma z tym spory związek. Bo od roku 1899 Polska rozpoczęła inicjatywę tzw. ogrodów dziecięcych, potocznie zwanych ogrodami jordanowskimi. Nazwa pochodziła od nazwiska pomysłodawcy takich ogrodów, Henryka Jordanowskiego. Ogrody dziecięce miały być wyznaczoną przestrzenią parkową, gdzie okoliczne dzieci mogłyby oddawać się rozrywkom na świeżym powietrzu pod okiem wykształconych wychowawców i pedagogów. Celem ogrodów była edukacja poprzez sport i zabawę. Były to takie pierwowzory naszych obecnych placów zabaw, ale można powiedzieć, że pomimo tego, że to wszystko rozgrywało się 100 lat temu, to stało to na dużo wyższym poziomie, ponieważ każdy taki ogrodzony teren miał, tak jak wspomniałam, instruktora lub wychowawcę, który też zapewniał tym dzieciom rozrywkę. Oczywiście ta rozrywka była zależna od pory roku. W zimę były to ślizgawki bądź jakieś pagórki, gdzie zjeżdżało się na sankach, natomiast w lato czy na wiosnę były to bowiem na przykład strzelnice, gdzie dzieci uczyły się strzelać z łuku. Początkowo ogrody dziecięce miały służyć dzieciom do lat 8. Z czasem jednak inicjatywa ta ewoluowała, część ogrodów niestety została zamknięta, ponieważ jak się okazało nie spełniały one wymogów sanitarnych, a potem ponownie były otwierane już w nieco innej formie. Nie chcąc Was tutaj zanudzać, nie będę wchodziła w szczegóły i nie opowiem Wam całej historii ogrodów jordanowskich, bo nie ma to zbyt wielkiego sensu. Mówię Wam tylko o tym właśnie dlatego, bo w jednym z takich ogrodów dziecięcych, w ogrodach Rała w warszawskim Parku Saskim, zlokalizowane było lodowisko, które będzie miejscem wydarzeń, o których Wam dzisiaj opowiem. Być może, jeżeli ktoś pochodzi z Warszawy i można powiedzieć jest jeszcze z tych starszych roczników, to pamięta takie ogrody i będzie mógł lepiej wczuć się w klimat dzisiejszej historii. Historia zabójstwa na ślizgawce znana jest z dwóch punktów widzenia.
Aby jednak zachować chronologię, opowiem Wam o wersji, która uznawana jest za oficjalną, a później przedstawię Wam wersję alternatywną. Bo oczywiście zdania na temat zbrodni są podzielone i są zależne od subiektywnego spojrzenia świadków zdarzenia. 13 stycznia 1933 roku pomiędzy godziną 20 a 21 na terenie Ślizgawki w Parku Saskim bawiła się naprawdę spora grupa warszawskiej młodzieży. Nie wszyscy jednak mogli kręcić piruety w spokoju. Na lodowisku, prawdopodobnie przeskakując przez parkan, znalazło się 5 wyrostków, którzy według doniesień psuli zabawę pozostałym uczestnikom. Zarządca Józef Lisiecki rozpoznał w jednym z młodzieńców chłopaka, który przed 2 dniami również wszedł na gapę i sprawiał problemy. Kiedy Lisiecki wyprosił chłopaka te 2 dni wcześniej, ten co prawda opuścił miejsce zabawy, ale zaczął odgrażać się zarządcy, że jeszcze wróci i ten go popamięta. Sens jego słów był taki, że Lisiecki powinien trzymać się na baczności, bo nie zna ani dnia, ani godziny, kiedy nadejdzie dzień zemsty. Oczywiście Lisiecki puścił te pogróżki mimo uszu. Nie pierwszy raz musiał użerać się z takimi, można powiedzieć, półagresywnymi młodzieńcami, którzy starali się używać terenu jego ślizgawki właśnie na gapę bez uiszczania opłaty. Gdyby miał się przejmować wszystkimi takimi groźbami, to pewnie już dawno nabawiłby się rozstroju nerwowego. Ale 2 dni później ten sam młodzik w towarzystwie kolegów przeszedł samego siebie. Włączył mu się tryb końskich zalotów rodem ze szkoły podstawowej i tutaj wybaczcie, ale naprawdę jak Wam opiszę, jak zachowywał się chłopak, to będziecie wiedzieć, dlaczego użyłam takiego sformułowania. Bowiem ten właśnie młodzieniec zaczął wjeżdżać w młode dziewczyny, powodując kraksę. Chwytał je za łydki, wywracał na twardą taflę lub po prostu popychał je tak, by dziewoja upadła wprost na twardy lód. No nie ma co. Podryw naprawdę wysublimowany. Oczywiście dziewczęta, co za niespodzianka, nie doceniły starań chłopaka i zamiast z entuzjazmem przyjąć jego awanse, to zaczęły uskarżać się na niebezpieczne zachowanie. No bo chyba nie muszę Wam tutaj mówić, że taki upadek mógł skończyć się dla którejś z dziewczyn czymś dużo gorszym niż tylko wielki siniak na biodrze. Największy problem zaczął się w momencie, w którym rozszalały nastolatek wjechał w salę prelałe równe. W obronie dziewczyny stanął jej towarzysz, Feifel Distel. W odpowiedzi, najpewniej dość urażony, niedoszły Kasanowa, sprzedał Dystelowi kopniaka i pędem pojechał na drugi koniec ślizgawki. Inna wersja mówi, że te kopniaki były 2, a dodatkowo jeszcze Distel otrzymał policzek. I to dosłownie, po prostu został spoliczkowany. W każdym razie można powiedzieć, że nasz podrywacz raczej nie przyjął z entuzjazmem takiej uwagi i co prawda boleśnie, bo boleśnie, ale dzięki interwencji Dystela to para pozbyła się swojego problemu i młodzik oddalił się gdzieś tam w bliżej nieokreślonym kierunku, a sala mogła sobie spokojnie znowu jeździć. Natomiast takiego samego spokoju nie miał 15-letni Jakub Starnik, który na terenie lodowiska pojawił się wyposażony w sanki. Nie wiem, czy obecnie też na lodowisko można wchodzić z sankami. Dawniej, prócz jazdy na łyżwach, można było właśnie się ciągać na sankach. Chłopak nie spodziewał się jednak, że ten mały, na pozór nieistotny detal, który pewnie miał mu zapewnić większą frajdę, tak naprawdę sprawił, że stanie się on celem chuligana ze ślizgawki. Bo znudzony młodzieniec po nieudanym podrywie postanowił pojeździć na sankach. Ale po pierwsze własnych sanek nie miał, a po drugie no to tak ciężko samemu siedzieć na sankach i jednocześnie się ciągnąć. Gdzie była jego kompania, ci przyjaciele, z którym wszedł wtedy na ślizgawkę? Nie wiem, ale w tamtym momencie nie miał kto chłopaka pociągnąć. Dlatego też wypatrzywszy Starnika, póki co jeszcze anonimowy chuligan usiadł na jego sankach i wręcz rozkazał, by 15-latek ciągał go po lodowisku. Jakie słowa skierował do Jakuba nieproszony kolega, to tutaj nie wiemy, ale możemy się domyślać, że nie zachęcały one do wspólnej zabawy, a wręcz bardzo prawdopodobne, że były wręcz one obelżywe. Alternatywna wersja była taka,
że złodziej Sanek nie poprzestał jedynie na argumentacji słownej, ale wręcz, aby zasiąść na pojeździe należącym do Sternika, po prostu zrzucił 15-latka z sanek, usiadł na jego miejscu i dopiero wtedy nakazał się wozić. Ponieważ Jakub był młodszy i zapewne ten starszy, nieznajomy osobnik budził w nim lęk, chcąc nie chcąc posłusznie zaczął go ciągać, no bo po co ma sobie robić jeszcze większe problemy. Prawdopodobnie bał się, że jego sprzeciw wywoła jeszcze większą agresję w nastolatku. Jakub starał się jak mógł, ale pasażer sanek był dla niego zbyt ciężki, a tafla lodu uniemożliwiała szybki bieg. Prawdopodobnie zresztą Jakub nie miał na sobie łyżew, no bo też po co mu były łyżwy, skoro miał sanki. Tym bardziej ciężko mu się po tym lodzie biegało. Nieznajomy więc był niezadowolony z tego, jaką obsługę, w cudzysłowie obsługę, uzyskał i uznał, że starania starnika są niewystarczające. Zirytowany zsiadł z sanek, którymi cisnął w kierunku Bogu Ducha winnego chłopaka. Podobno nawet zdenerwowany nieudaną sanną pobił chłopaka paskiem od spodni, ale szczerze mówiąc nie wiem, czy to po prostu nie jest informacja, która została rozdmuchana, bo raczej ciężko mi sobie wyobrazić, że chłopak nagle rozpina sobie w tej minusowej pewnie temperaturze kurtkę, ściąga pasek od spodni i zaczyna łoić jakiegoś chłopaka. No ale może po prostu realia w tamtych czasach były inne. Tych incydentów było jednak zbyt dużo, by uszły one uwadze personelowi lodowiska. Podczas interwencji wyproszono jednego ze źle zachowujących się młodzieńców, co zrobiło z kolei ogromny sprzeciw jego towarzyszy, którzy nagle wyrośli przy nim jak spod ziemi. W wyniku tej utarczki doszło do bójki. Kamil Baranowski, instruktor jazdy na łyżwach, chcąc wyrzucić najbardziej agresywnego członka bandy, otrzymał silny cios w twarz. Po chwili na lodowisku oraz w jego obrębie doszło do ogromnej awantury. Część młodzieży w popłochu uciekła do szatni. Inni uciekali przeskakując przez parkan. Dlatego też ciężko dokładnie zrelacjonować, jak wyglądało całe zajście, bowiem dane dotyczące całej akcji są szczątkowe, a każdy z uczestników zapamiętał co innego i w innej formie. Próbując jednak wszystko połączyć w taką spójną całość, to najprawdopodobniej instruktorowi Baranowskiemu chciał pomóc bileter, Władysław Biernacki. Mężczyzna nie zdążył jednak dobiec czy też doślizgać się do Baranowskiego, ponieważ został obrzucony przez pozostałych chłopców wielką falą śniegu. Zauważając, że nic nie wskóra, cofnął się do kasy biletowej. Ostatecznie 5 sprawiających kłopoty wyrostków zostało wyproszonych poza teren ślizgawki. Ale to wcale nie oznaczało końca awantury. Grupa zadymiarzy co prawda nie mogła wrócić na teren lodowiska, ale spod kasy biletowej nikt ich przecież przegonić nie mógł. Według świadków zadziorna piątka stanęła tuż przy wejściu na ślizgawkę i w dalszym ciągu zaczepiała to wchodzące, to wychodzące młode panny. Do zarządcy lodowiska, Józefa Lisieckiego, zaczęły wpływać skargi zdegustowanych dziewczyn. Dlatego też zarządca postanowił, że trzeba ostatecznie rozprawić się z ancymonami. W tym celu zabrał ze sobą instruktora Baranowskiego oraz biletera Biernackiego. 3 pracowników lodowiska podeszło do stojących z boku wyrostków i grzecznie poprosili, by młodzieńcy zaprzestali swoich praktyk, a najlepiej, żeby w ogóle poszli sobie gdzie indziej. To znaczy, mówię tutaj o grzecznej prośbie, ale czy faktycznie prośba była taka grzeczna, to zdania są podzielone. Pomiędzy grupą chuliganów a pracownikami po raz kolejny doszło do przepychanek, najpierw takich zwykłych słownych, a później już fizycznych. Nie wiadomo w którym momencie jeden z napastników wyciągnął z kieszeni nóż, tak zwaną finkę. Tutaj akcja działa się naprawdę szybko. Na widok krwi ludzie wpadli w panikę. Zaczęli krzyczeć i biegać w nieokreślonych kierunkach, byle jak najdalej od miejsca bójki, bo jeszcze się okaże, że oni też staną się ofiarą. Ale skoro już tutaj wspomniałam o krwi, to do kogo ona należała? Ciężko określić, kto jako pierwszy otrzymał ranę ciętą. Na pewno ranny został Lisiecki.
Mężczyzna najpierw został znokautowany przez jednego z napastników celnym ciosem w lewe oko, po czym został zaatakowany nożem w czoło. Kiedy upadł na plecy, zauważył, że nożownik planuje zadać mu kolejny cios. Dlatego też Lisiecki, chcąc zatrzymać atak, podniósł lewą rękę do góry. Chwycił nóż, zanim ten trafił w jego ciało i atak owszem zatrzymał, ale naprawdę ogromnym kosztem. Lisieckiemu udało się pochwycić ostrze, jednak napastnik, chcąc wyszarpać broń, przeciągnął ostrą częścią finki po palcach zarządcy. Ostrze przecięło wszystkie z nich do żywej kości, odcinając jeden z nich całkowicie. Odcięty palec odleciał gdzieś w zaspę śniegu. Spanikowany Lisiecki na czworakach począł uciekać w stronę lodowiska, w stronę szatni, żeby móc się zamknąć i zabarykadować. I miał szczęście, bowiem uwaga nożownika skupiła się teraz na innym pracowniku ślizgawki, a zarządca zdążył się ukryć w bezpiecznym miejscu. Kamil Baranowski, nie mylić tutaj z Kamilem Barnowskim, który mam nadzieję, że jest cały i zdrowy, zrozumiawszy co się dzieje, również postanowił się ewakuować. Aby rozprawić się z chuliganami, zszedł prosto z tafli lodu. Tym samym na jego stopach w dalszym ciągu założone były łyżwy, które teraz utrudniały mu sprawną ucieczkę po śniegu. Zdecydowanie szybszy nożownik, który takich łyżew nie posiadał, dogonił instruktora, przewrócił go na ziemię i zaatakował, wbijając ostrze w klatkę piersiową. Młodzi zbrodniarze, widząc, że ich ofiary zalewają się krwią, zaczęli uciekać. I prawdopodobnie udałoby im się zbiec, bo większość świadków bała się w ogóle zareagować. Za co nie ma ich co tutaj winić, no bo pewnie włączył im się instynkt przetrwania. Ale wśród całej grupy spanikowanych mieszkańców Warszawy znalazł się jeden sprawiedliwy – Edward Kuczyński. Kuczyński nie był uczestnikiem zabawy, a zwykłym przypadkowym przechodniem. Był to 38-letni monter, który widząc całe zajście, ruszył w pościg za uciekinierami. Chociaż grupa rozproszyła się na kilka stron, Kuczyński nie zamierzał się poddać. Miał nieco szczęścia, bowiem po drodze trafił na patrolującego ulicę funkcjonariusza, który dołączył do pościgu. Pomimo broni palnej, jaką dysponował policjant, zgraja ze ślizgawki ani myślała się zatrzymać. Nie pomogł tutaj nawet słynne stój, bo strzelam. Po przebiegnięciu niecałego kilometra trzech opryszków udało się zatrzymać w bramie przy ulicy Świętokrzyskiej 18. Jak się okazało, był to 17-letni praktykant biurowy Wacław Różyc, 19-letni Jan Grabowski, najprawdopodobniej odbywający służbę wojskową, oraz Zdzisław Droni. Ale jego wiek ani zawód nie jest tutaj znany. Ale według dostępnych informacji to cała grupa miała składać się z nastolatków pomiędzy 17 a 19 rokiem życia, więc i Droń musiał mieścić się w tym przedziale. Trzech złapanych uciekinierów aresztowano i przewieziono na najbliższy komisariat. Wśród aresztantów był również chłopak, w którym świadkowie rozpoznali nożownika. A tym nożownikiem był najmłodszy z całej trójki, 17-letni Wacław Różyc. Co dość ciekawe, to podczas rewizji osobistej przy Różycu nie odnaleziono finki, którą chłopak zadawał ciosy. Istniała szansa, że sprytny chłopak wyrzucił narzędzie zbrodni podczas ucieczki, co tutaj okropnie komplikowało sprawę, no bo gdzie teraz tą finkę znaleźć? Na całe szczęście Różyc nie był aż tak sprytny, jak zakładano. No bo i owszem, chłopak pozbył się noża. Ale według doniesień to wyrzucił finkę przez uchylone okno komisariatu. Zakrwawione ostrze wylądowało na balkonie mieszkania znajdującego się poniżej komisariatu. O ile oczywiście komisariat znajdował się na wyższym piętrze, co moim zdaniem akurat jest tutaj mało prawdopodobne. Druga wersja mówiła, że ostrze faktycznie zostało odnalezione na balkonie jednego z mieszkań, ale było to mieszkanie przy ulicy Szpitalnej. Tutaj wklejam Wam mapę Warszawy z zaznaczonym Ogrodem Saskim, ulicą Świętokrzyską 18 oraz ulicą Szpitalną.
Nie wiem, w jakiej dokładnie lokalizacji znajdowały się warszawskie komisariaty w latach międzywojennych, natomiast sama ulica Szpitalna znajduje się nieco dalej niż Świętokrzyska. Raczej więc Różyc nie mógł pozbyć się Finki w trakcie pościgu, bo został złapany już dużo wcześniej na ulicy Świętokrzyskiej. Ale być może komisariat znajdował się właśnie gdzieś w obrębie ulicy Szpitalnej. Różyc mógł więc wyrzucić ostrze wraz z pokrowcem na balkon, kiedy wraz ze swoją ekipą był odprowadzany na ten najbliższy komisariat. A przynajmniej mi ta wersja wydaje się najbardziej prawdopodobna. W każdym razie, bez względu na okoliczności porzucania broni, rankiem, dzień po tym ataku w Ogrodzie Saskim, jeden z mieszkańców Warszawy odnalazł wciąż zakrwawiony nóż na swoim balkonie, połączył wszystkie kropki i odniósł Finkę na najbliższy komisariat policji. Początkowo złapani nastolatkowie wypierali się swojej winy, jednak kiedy zakrwawiona broń została okazana Wacławowi Różycowi, ten przyznał się do ataku na pracowników lodowiska. Potwierdził również, że nóż jest jego własnością. Złożył także swoje wyjaśnienia, ale o wersji przedstawionej przez nastolatka opowiem wam nieco później. Aresztowana trójka wskazała też pozostałych dwóch kolegów, którzy wraz z nimi bawili się tego dnia na ślizgawce i również brali czynny udział w bójce. Był to 18-letni uczeń tokarski Henryk Skrzecz i 17-letni goniec Henryk Rzędzian. Zanim przedstawię wam wersję przedstawioną przez piątkę aresztantów, to wróćmy tutaj na chwilę na teren lodowiska. Bo oczywiście pogoń za sprawcami to jedno, ale na ślizgawce zostało dwóch poważnie rannych pracowników. Zarządca Józef Lisiecki oraz instruktor Kamil Baranowski. Przybyły na miejsce lekarz pogotowia stwierdził zgon instruktora Baranowskiego. Mężczyzna nie doczekał pomocy medycznej i zmarł dosłownie kilka minut po ataku. Zdążył jedynie doczołgać się do szatni, gdzie zmarł na posadzce. Początkowo dość popularna była wersja, w której twierdzono, iż instruktor zmarł na skutek bezpośredniego przebicia mięśnia sercowego. Późniejsza autopsja zweryfikowała jednak te informacje. Kamil Baranowski faktycznie otrzymał ranę kutą w klatkę piersiową, jednak ostrze nie przebiło serca. Trafiło natomiast w sam środek lewego płuca, doprowadzając do uszkodzenia organu i wylewu wewnętrznego. Chociaż na ciele Baranowskiego zaobserwowano jedynie jedną ranę kutą, była ona na tyle fatalna, że okazała się dla instruktora śmiertelna. Józef Lisiecki miał tutaj dużo więcej obrażeń, ale były one bardziej powierzchowne. Był on obity, miał kilka ran ciętych, natomiast to były typowo rany cięte, nie rany kute. Mówiąc dokładnie, to miał kilka przecięć na twarzy, odcięty palec lewej ręki oraz poważnie uszkodzone tkanki mięśniowe w okolicy pozostałych palców, które cudem nie zostały odcięte. Najprawdopodobniej kości paliczków po prostu były zbyt twarde. Mężczyzna posiadał jeszcze kilka mniejszych obrażeń, jak chociażby podbite oko, jednak jego życiu nie zagrażało niebezpieczeństwo. Śmierć Kamila Baranowskiego wywołała ogromne poruszenie wśród mieszkańców Warszawy. Atak na instruktora był czymś całkowicie niespodziewanym. Powstało wiele artykułów psioczących na niewychowaną i agresywną młodzież, która dopuszcza się napaści na niewinnych. Według dziennikarzy miała to być plaga ówczesnych czasów, co też mogło być prawdą ze względu na traumę powojenną towarzyszącą większości polskiego społeczeństwa w tych latach międzywojennych. Grupa młodych nastolatków sprawiających problemy wychowawcze doczekała się nawet swojej nazwy. Lokalna prasa nazywała takich opryszków, taką właśnie klikę, wielkomiejską łobuzerią. Ale czy faktycznie Różyc i jego przyjaciele też byli taką szajką? Tutaj są zdania podzielone, ale o tym dowiecie się za moment. Aresztowani nastolatkowie co prawda przyznali się do udziału w bójce, ale twierdzili, że to nie oni zaatakowali pracowników lodowiska, a było zupełnie odwrotnie. To Lisiecki, Baranowski i Biernacki byli względem nich natarczywi i aroganccy. Bo co prawda cała piątka faktycznie przedostała się na teren lodowiska bez uiszczenia opłaty, ale po zwróconej uwadze
kulturalnie opuścili teren Ślizgawki. To jest oczywiście pierwsza z wersji. Druga zakładała, że ekipa broniła się przed personelem, który siłą chciał usunąć chłopców z tafli lodu. Różyc, który wcześniej przyznał, że nóż jest jego własnością, utrzymywał, że wyciągnął Finkę z kieszeni, ale zrobił to po to, żeby bronić się przed starszymi i rozjuszonymi pracownikami lodowiska. Ale jak podkreślał, zrobił to jedynie w celach obronnych. Bał się rosłych mężczyzn szturmujących na niego i jego towarzyszy, zwłaszcza, że też pojawiły się takie informacje, że jeden z nich trzymał w ręku jakiś może nie ostry przedmiot, ale ciężki, coś na kształt gumowej pałki czy kija. Ruszyc stwierdził, że nie miał zamiaru nikogo zabijać. Zapytany o to, dlaczego w takim razie miał przy sobie tak niebezpieczne narzędzie jak nóż fiński, wyjaśnił, że zabrał ze sobą broń, ponieważ tego dnia był umówiony z osobą zainteresowaną jego kupnem. Był to więc całkowity przypadek, że akurat tego dnia był uzbrojony. Na ubraniach Różyca, Grabowskiego i Dronia stwierdzono liczne ślady krwi, prawdopodobnie należącej do zaatakowanych mężczyzn. Nie można jednak też tutaj wykluczyć, że krew należała do któregoś z nastolatków, bowiem cała piątka nadal przekonywała, że jedynie broniła się przed agresywnymi służbistami Ślizgawki, a ich atak był odpowiedzią na ciosy wymierzone im przez Lisieckiego i Baranowskiego. W tym miejscu niestety nie jestem w stanie zweryfikować, czy ta wersja, która została przedstawiona przez przesłuchiwanych, była w jakimkolwiek stopniu prawdopodobna, bo prasa nie wspomina, czy którykolwiek z pięciu aresztowanych miał jakieś poważne obrażenia, czy też jakieś chociażby siniaki, czy oznaki pobicia. Ale nawet jeżeli chłopcy mieli takie rany, to też nie można przecież wykluczyć, że zostały one odniesione podczas bijatyki i raczej niestety nie wskazywały na to, kto był prowodyrem bójki. Szczegółowe dochodzenie ustaliło, że głównymi agresorami był niewątpliwie sam nożownik, Wacław Różyc oraz jego kompan, najstarszy z całej ekipy, Jan Grabowski. To właśnie 19-latek podbił zarządcy Lisieckiemu oko. Nie wiedzieć czemu, prokuratura uznała, że areszt zapobiegawczy zostanie zastosowany jedynie względem Wacława Różyca. Prawdopodobnie wpływ na tę decyzję miał fakt, iż Różyc śmiertelnie ugodził Baranowskiego. Miał więc odpowiadać za zabójstwo instruktora łyżwiarskiego. Pozostała czwórka usłyszała jedynie zarzut udziału w bójce. Tym samym ich przewinienie nie było uznane za aż tak ciężkie jak występek ich kolegi Różyca, dlatego też cała czwórka mogła odpowiadać z wolnej stopy. Czyli po prostu po tych pierwszych ustaleniach została zwolniona do domów. Proces przeciwko bandzie Różyca, jak nazywani byli tutaj wszyscy uczestnicy bójki na Ślizgawce, ruszył w czerwcu 1933 roku. Podobno naprawdę zakrojone śledztwo ustaliło, że Różyc oraz jego ekipa już od dłuższego czasu terroryzowali bawiącą się na lodowisku młodzież. Czy były przesłanki, które mogłyby potwierdzić tę wersję? Oczywiście były. Inni nastolatkowie już wcześniej składali skargi na chłopców. Cała piątka od jakiegoś czasu przedzierała się na teren Ślizgawki na gapę, a w dodatku żaden z nich nigdy nie miał na sobie łyżew. Również tego dnia ich na sobie nie mieli. Niewątpliwie były to czynniki wpływające niekorzystnie na ocenę całej piątki. Dodatkowo rewizja mieszkań aresztowanych młodzieńców, a w zasadzie mieszkań ich rodziców, bowiem każdy z nich do tej pory mieszkał ze swoimi rodzicami, miała ujawnić, że banda posiadała wiele niebezpiecznych przedmiotów. Wśród rzeczy osobistych Różyca, Grabowskiego, Dronia, Skrzecza i Rzędziana odnaleziono ogromny arsenał kastetów, pałek gumowych oraz noży. Ale tutaj nie jestem w stanie dać Wam gwarancji na prawdziwość tych rewelacji, bowiem o rewizji i o tych odkryciach z nią związanych przeczytałam jedynie w jednym z warszawskich dzienników, więc nauczona doświadczeniem już wiem, że jeżeli pojawiają się takie rewelacje i nie są one nigdzie później na dalszym etapie poruszane, to szansa na to, że jednak są to plotki lub tylko takie spekulacje dziennikarskie, jest bardzo duża.
Musimy mieć więc na uwadze, że tak też było i w tym przypadku. Więc szansa, że te informacje były nieprawdziwe, naprawdę jest, no, można powiedzieć, że zdecydowanie większa niż to, że te informacje są jednak prawdą. Sami oskarżeni w dalszym ciągu twierdzili, że ich atak był formą obrony przed agresywnym Lisieckim. Po usunięciu z terenu ślizgawki stanęli przy kasach biletowych, gdzie po chwili bez żadnego wyraźnego powodu zostali zaatakowani przez Lisieckiego, Baranowskiego i jednego z bileterów. Część świadków zeznała jednak, że interwencja personelu była zasadna, bowiem chłopcy może i opuścili lodowisko, ale stojąc przy kasach nie tylko zaczepiali młode dziewczęta, ale również tarasowali przejście, uniemożliwiając tym samym pozostałej młodzieży zarówno wejście na, jak i wyjście z lodowiska. Sam oskarżony twierdził jednak, że tutaj cytat: chcieliśmy tylko zabawić się, pozbytkować, a oni nas wzięli za łobuzów, zaczęli ganiać i bić. Musieliśmy się bronić. Cały czas zachowywaliśmy się grzecznie. Udało się również dotrzeć do szczegółów zajścia, bowiem wygoniona z lodowiska banda Różyca, tak sobie tutaj nazwijmy całą ekipę, co by nie wymieniać co chwilę każdego z nastolatków z osobna, faktycznie miała zatrzymywać ludzi przy bramie wejściowej. Ktoś nawet stwierdził, że sytuacja robi się niebezpieczna i wypadałoby wezwać odpowiednie służby porządkowe, które spacyfikowałyby niepokornych nastolatków. Ale wtedy to zarządca Lisiecki miał stwierdzić, że rozgoni bandę w towarzystwie pracowników, że jest ich tak dużo, że spokojnie dadzą oni sobie radę z kilkoma wyrostkami. I faktycznie, pierwsza interwencja miała być skuteczna. Banda Różyca wróciła jednak po kilku minutach w dużo bardziej bojowym nastroju. Chłopcy zaczęli wyważać bramę chroniącą przed wstępem na lodowisko. Wtedy doszło do kolejnej bójki pomiędzy nastolatkami a ekipą ślizgawki, według doniesień już trzeciej. I to właśnie wtedy miało dojść do tragicznych w skutkach wydarzeń. Ponieważ już podczas wstępnych przesłuchań wyszło na jaw, że nie tylko Różyc, ale i cała czwórka zachowywała się agresywnie, sąd zadecydował, że żaden z oskarżonych nie wróci dziś do domu. Rozprawa miała trwać kilka dni, a wszyscy oskarżeni mieli oczekiwać na wyrok w areszcie. Czyli ten przywilej odpowiadania z wolnej stopy został im cofnięty. Podobno było to dla każdego z nich niebywale szokujące i chociaż cała czwórka przybyła na rozprawę z kpiącymi wyrazami twarzy, przynajmniej tak twierdzili dziennikarze, to teraz na ich twarzach, zamiast tego kpiącego uśmieszku, malowała się autentyczna groza i obawa o przyszłość. Drugim argumentem przemawiającym za umieszczeniem wszystkich oskarżonych w areszcie były odmienne zeznania świadków zdarzenia. Tym razem część z nich wypadła dla oskarżonych pomyślnie, co w opinii sądu świadczyło tutaj o tym, że pozostawieni na wolności oskarżeni po prostu próbowali mataczyć w śledztwie i nakłaniać swoich znajomych do zmiany obciążających zeznań. Aby zapobiec dalszemu wpływowi oskarżonych na świadków, sąd postanowił osadzić ich w areszcie, co też w mojej opinii raczej nie miało już zbyt dużego sensu. Jeżeli banda Różyca miała wpłynąć na świadków, to przez te pół roku oczekiwania na proces myślę, że wpłynęłaby już wystarczająco. Po wznowieniu rozprawy przesłuchano kolejnych wezwanych na salę świadków. Zeznania obserwatorów bójki na ślizgawce skomplikowały nieco obecne ustalenia. Bo na przykład Józef Podgórski, równolatek oskarżonych i jednocześnie gość lodowiska tego feralnego dnia, dobrze widział całe zdarzenie. Jak sam zeznał, stał w odległości około 5 metrów od Różyca, kiedy rozpoczęła się interwencja zarządcy. Samej bijatyki co prawda nie widział, aczkolwiek Lisiecki faktycznie wykazywał się względem grupy Różyca agresją. Przepędzając chłopców, wymachiwał nawet jakimś przedmiotem. Co to było dokładnie, to chłopak niestety nie zauważył, bo też nie skupił się na tym, co Lisiecki trzyma w ręku. Ale gdyby miał określić, czym ów przedmiot mógł być, to najbardziej przypominało mu to około 30-centymetrowy kijek.
Zeznania Podgórskiego wywołały ogromny spór pomiędzy obroną a prokuratorem. Obrona oczywiście chwyciła się zeznań chłopaka, podnosząc tutaj, by w protokole z rozprawy jasno zapisać, że Lisiecki trzymał w ręku kij, czyli mógł tak naprawdę wywołać panikę u Różyca i u jego kolegów, bo faktycznie mogło to wyglądać tak, że mężczyzna ruszył na chłopaków w celu ich pobicia. Prokurator za to kpił, że 30-centymetrowemu kijkowi bliżej raczej jest do ołówka niż do zabójczej broni i to, że Lisiecki trzymał coś takiego w ręku, jeszcze nie oznacza, że chciał wyrządzić chłopakom krzywdę. Kolejne zeznania, które również wypadły korzystnie dla oskarżonych, złożył inny nastolatek, Jan Cieszewski. Tutaj należy podkreślić, że obaj chłopcy, zarówno Cieszewski, jak i Podgórski, nie byli w żadnych bliskich relacjach z oskarżonymi, więc ich zeznania można by tu przyjąć za wiarygodne. Świadków z oskarżonymi łączył jedynie wiek i gdzieś tam może przelotnie się widywali z racji tego, że właśnie byli w podobnym wieku. Ale to nie byli znajomi, to nie byli koledzy, chyba nawet uczyli się w zupełnie innych szkołach. Świadkowie ci więc nie mieli żadnych powodów, by zeznawać nieprawdę, by bronić tutaj tą piątkę kolegów, która zasiadła na ławie oskarżonych. No chyba, że faktycznie została ona zastraszona przez pozostałą czwórkę, która pozostawała wcześniej na wolności. Ale to są tylko takie spekulacje, zresztą niepotwierdzone. Mówię wam o tym tylko, żebyście mieli takie różne alternatywne możliwości. Cieszkowski z całej oskarżonej piątki znał jedynie Rzędziana. Ale to też była raczej taka przelotna znajomość. Cieszkowski przyznał, że widział, jak znany mu Rzędzian oraz czterech jego kompanów weszło na taflę przez ogrodzenie. Ale historia wcale nie wyglądała tak, jak się ją przedstawia. Bo i owszem, nastolatkowie weszli na ślizgawkę na gapę i nieco obuzowali. Zresztą rozdzielili się, więc świadek nie mógł tutaj powiedzieć, co robił każdy z nich. Ale tutaj cała ta łobuzerka, ta, którą zaobserwował Cieszewski, miała odbywać się w granicach rozsądku i była zwykłymi takimi nastoletnimi wybrykami. Różyc rzeczywiście kazał się wozić na sankach młodszemu od siebie nastolatkowi, ale żadnej agresji u niego nie zauważył. Według Cieszewskiego czy Cieszkowskiego, bo nazwisko było oczywiście zmieniane, to cała piątka została poproszona o opuszczenie terenu ośrodka nie ze względu na ich naganne zachowanie, a dlatego, że nie zakupili biletów uprawniających ich do wejścia na lodowisko. O wyjście poprosił ich sam instruktor Baranowski. I był wtedy naprawdę grzeczny. Uargumentował to tym, że jako instruktor musi strzec tutaj porządku. Taka jest jego praca. Gdyby zarządca Lisiecki, przypomnijmy, dowiedział się, że instruktor pozwolił nastolatkom bawić się za darmo, to najpewniej, niestety, ale Kamil Baranowski zapłaciłby za to utratą swojej posady. Uzasadnienie Baranowskiego miało przekonać Rzędziana, bo to właśnie z nim rozmawiał, a Cieszkowski stał gdzieś tam z boku i przysłuchiwał się temu wszystkiemu. I Rzędzian faktycznie stwierdził, że nie będzie robił problemów Baranowskiemu i wyjdzie poza obręb lodowiska. Wręcz nastolatek miał być tutaj skruszony i nawet ukłonił się żonie zarządcy Lisieckiego, tak w formie przeprosin, bo kobieta tam gdzieś też miała siedzieć czy tam stać z boku i przypatrywać się całej sytuacji, chociaż wcześniej nie była ona tutaj wspomniana, więc ciężko jest mi określić, jaką rolę tam pełniła. No ale Rzędzian miał się właśnie ukłonić, ściągnąć czapkę z głowy, okazać kobiecie szacunek. To miała być właśnie taka forma przeprosin za to, że wdarł się na taflę nieproszony i bez opłaty. Kiedy Rzędzian zaczął zbierać swoją ekipę i kierował się do wyjścia, to też wtedy podbiegł do nich Józef Lisiecki i spoliczkował Henryka Rzędziana. Wykrzykiwał przy tym coś o tym, że nie będzie mu tutaj nikt łobuzował. I faktycznie miał mieć wtedy w ręce jakiś kij. Po chwili Lisiecki miał się odwrócić w kierunku Grabowskiego i jemu wymierzyć kolejny policzek. Zresztą na tym nie zamierzał poprzestać, bo zawołał do siebie resztę personelu, by pracownicy pomogli mu usunąć nieproszonych gości z terenu ślizgawki.
Oczywiście jednym z nich miał być Baranowski, który stał obok, oraz chyba miał do nich dojść jeden z bileterów. Całe zajście widział stojący nieopodal Wacław Różyc, który zareagował na przywołanie Rzędziana i właśnie szedł w jego kierunku. Tylko nie zdążył, bo wyprzedził go Lisiecki. Wtedy też Różyc miał skrzyknąć pozostałą dwójkę chłopaków. Chłopcy, chodźcie ratować kolegę. W odpowiedzi rządca Lisiecki krzyknął do swoich pracowników: bić łobuzów. To właśnie w ten sposób miało dojść do awantury. Zeznania Cieszewskiego częściowo pokrywały się z zeznaniami oskarżonych. Gdyby faktycznie nastolatkowie zostali zaatakowani przez Lisieckiego, ich działanie mogłoby mieć charakter obronny. Ale z drugiej strony pojawił się świadek, który twierdził, że Różyc zadał Baranowskiemu cios nożem tak naprawdę wtedy, kiedy instruktor nie stwarzał żadnego zagrożenia. Baranowski miał wtedy leżeć na ziemi. A to znaczyło, że jego atak raczej obronny nie był. Korzystne zeznania złożył również ojciec jednego z oskarżonych, Hipolit Grabowski. Ale to raczej nie jest nic nadzwyczajnego. Naturalne jest to, że rodzic zazwyczaj staje w obronie swojego dziecka. Hipolit wystawił swojemu synowi jak najlepsze świadectwo. Według niego Janek miał być chłopcem nie sprawiającym większych problemów. Dobrze się uczył, był pracowity, nie pił alkoholu i właśnie teraz, kiedy oczekiwał na tą rozprawę sądową, to nawet zaciągnął się do wojska albo został zaciągnięty. To tutaj nie jest do końca wyjaśnione, natomiast odpowiadał już jako wojskowy. Do sądu zresztą miał przybyć w asyście dwóch wyznaczonych do tego jego zwierzchników czy innych wojskowych. Tak uogólniając zeznania Hipolita Grabowskiego, to jakby to powiedział Kazik, Janek to dobry chłopak był i mało pił. Ale gdyby sąd uważał inaczej, to Hipolit miał dla Janka dobre wytłumaczenie, dlaczego jego syn zachował się w taki, a nie inny sposób. To była jego wewnętrzna obrona, jego system obronny, bowiem Janek ze swoich młodych lat przebywał wraz z nim w sowieckim obozie koncentracyjnym, a jakie tam były warunki, to chyba opisywać nie trzeba. Traumatyczne doświadczenia wywołały u chłopca problemy zdrowotne oraz rozstrój nerwowy. Po powrocie do Warszawy Janek stale uskarżał się na bóle w klatce piersiowej. Po konsultacji z lekarzem przyjmował leki na serce oraz leczył się na nerwy. Co to dokładnie oznaczało, tutaj też niestety nie jest sprecyzowane, ale możemy przewidywać, że chłopak po prostu faktycznie cierpiał na jakąś traumę albo też cierpiał na zespół stresu pourazowego. Ale jaka dokładnie diagnoza została postawiona młodemu Grabowskiemu, to nie wiadomo, bo prasa o tym nie pisała i nie wiadomo też, czy w tamtych latach takie diagnozy były już stawiane. Nie chcę tutaj za bardzo wchodzić w tematy, o których niestety nie mam pojęcia. Zeznania Hipolita Grabowskiego nie zostały uznane za wiarygodne. Prokurator stwierdził, że ojciec próbuje usprawiedliwić syna, ale ewidentnie mija się tutaj z prawdą. No bo skoro Jan Grabowski, jego syn, faktycznie miał tak duże problemy zdrowotne i ma w dalszym ciągu, to jakim cudem dostał on się do wojska? W wojsku przecież nie ma miejsca na osoby chore. Takie problemy wykluczałyby możliwość jego kariery wojskowej, a jednak chłopak do tego wojska jakoś się dostał, więc te problemy chyba nie są aż takie straszne, jak tutaj pokazuje to jego ojciec. Niestety nie wiadomo, co na temat bójki mieli do powiedzenia bezpośrednio poszkodowani, czyli chociażby zarządca Lisiecki, bowiem dzienniki nie zdecydowały się na przedrukowywanie ich zeznań, ale można założyć, że po prostu powtórzyli oni wersję zaprezentowaną wcześniej, albo jakoś podobną. Na pewno była ona niekorzystna dla oskarżonych. Głównym ustaleniem przyjętym przez prokuraturę było uczestnictwo Różyca i Grabowskiego w ataku na Kamila Baranowskiego. Instruktor łyżwiarski miał zostać zaatakowany przez Jana Grabowskiego, który obalił mężczyznę celnym ciosem w twarz.
Wtedy też Kamil Baranowski upadł na ziemię. Kiedy instruktor był już obezwładniony, dzieła dokończył Różyc, wbijając mężczyźnie ostrze w klatkę piersiową. Pozostała trójka oskarżonych miała uczestniczyć w potyczce w mniejszym stopniu. Ale dokładnie co tam robili, czy przepychali się z Lisieckim i z pozostałymi pracownikami, to nie wiadomo. Pewne jest to, że ich udział był ograniczony. Te ustalenia czyniły z Różyca i Krabowskiego głównych oskarżonych, bowiem to właśnie Baranowski był jedyną śmiertelną ofiarą napadu. Sąd odrzucił zeznania korzystne dla wszystkich oskarżonych, przyjmując wytłumaczenie prokuratora, że jest to efekt nacisku wywieranego na świadkach. Uznano, że ekipa Różyca od dawna terroryzowała tereny miejskiego parku, uprzykrzając życie innym użytkownikom miejskiej zieleni, a ich atak był zaplanowanym aktem zemsty. Ponieważ takie praktyki należy karać surowo, to też sąd postanowił na przykładzie Różyca i jego kolegów ostrzec innych złaknionych łobuzerki nastolatków, że takie działania nikomu nie uchodzą płazem. Dlatego też każdy z zasiadających na ławie oskarżonych nastolatków usłyszał wyrok pozbawienia wolności. Oczywiście każdy w innym wymiarze. Wacław Różyc, który zadał Kamilowi Baranowskiemu śmiertelny cios, został skazany na 10 lat pozbawienia wolności. Jan Grabowski, który w opinii sądu wykazał się porównywalną agresją co jego kolega, aczkolwiek nie był uzbrojony w broń białą tak jak Różyc, więc posłużył się siłą własnych mięśni i dłoni, usłyszał wyrok 6 lat pozbawienia wolności. Niekorzystny dla Grabowskiego był również jego wiek, ponieważ on jako jedyny ze wszystkich był najstarszy. Pozostała trójka oskarżonych usłyszała wyrok 6 miesięcy pozbawienia wolności. Tak niski wyrok był po części związany z tym, iż można powiedzieć, że cała ta trójka raczej znalazła się w niewłaściwym miejscu o niewłaściwym czasie, bo nie zostało tutaj udowodnione, żeby faktycznie wyrządzili komuś krzywdę. Bo i owszem, cała trójka brała wraz z Różycem i Grabowskim udział w bójce, stawiali się pracownikom lodowiska, ale raczej był to taki udział pośredni. Ani Droń, ani Skrzecz, ani Rzędzian nie byli agresywni względem pracowników lodowiska, a nawet bardzo prawdopodobne jest to, że nie zadali oni ani jednego ciosu. Po prostu doszło tutaj do przepychanki, w której oni również brali jakiś udział. Nie chcieli opuścić tafli lodu albo taranowali bramę lodowiska. Jednocześnie też sędzia podkreślił, że tak łagodny wyrok umotywowany jest młodym wiekiem oskarżonych, bo przypominam, że to była grupa składająca się w większości z osób niepełnoletnich. Jedyną osobą, która ukończyła 18 rok życia, był Jan Grabowski, który zresztą też był wojskowym, więc wypadało mu zachowywać się nieco inaczej niż pozostałym. Obowiązywał go kodeks wojskowy. I co prawda Jan do tego wojska został powołany dopiero po wydarzeniu na Ślizgawce, aczkolwiek nadal mundur nosił. A osoba biorąca udział w takiej awanturze, w której ginie człowiek, nie powinna nosić munduru wojskowego, bo przynosi hańbę całej instytucji Wojska Polskiego. Od wyroku zaapelowała obrona. Ale tutaj chyba najbardziej walczył Różyc, który otrzymał najwyższy wyrok. Oczywiście cała reszta skazanych do tego wniosku dołączyła, zwłaszcza że nikt z nich nie spodziewał się kary pozbawienia wolności. Jeżeli już uznanoby ich winę, to większość z nich była przekonana, że to będzie jakiś wyrok w zawieszeniu. Bo te wyroki były niskie, faktycznie, no pół roku to jest niewiele. Ale pół roku w zamknięciu w więzieniu to jest nadal pół roku w zamknięciu w więzieniu. Jeżeli zaś chodzi o Wacława Różyca, to chłopak najpewniej wiedział, że musi tutaj zrobić wszystko, co w jego mocy, żeby zmniejszyć swój wyrok. A jeżeli udowodniłby przed sądem, że działał w obronie własnej, co cały czas podkreślał i część świadków również przekonywała sąd, że tak prawdopodobnie było, to istniała tutaj duża szansa, że sąd apelacyjny, kierując się tymi argumentami, to nawet odstąpiłby od wymierzenia mu kary pozbawienia wolności.
Dlatego Różyc zatrudnił lepszego obrońcę. W sądzie apelacyjnym w jego imieniu występował Zygmunt Hofmokl-Ostrowski. I tak, jeżeli kojarzycie to nazwisko, to pewnie myślicie sobie, że chłopak jednak się postarał. Ale nie było tutaj aż tak brawurowo, bowiem faktycznie to był Zygmunt Hofmokl-Ostrowski, ale nie ten osławiony. To był syn Zygmunta Hofmokl-Ostrowskiego, Zygmunt Junior, który postanowił pójść w ślady swojego ojca i również ukończył Wydział Prawa i rozpoczął karierę jako adwokat. Jego dokonania w dziedzinie prawa nie były jednak aż tak spektakularne jak te w wykonaniu jego ojca. Zresztą sam Zygmunt Hofmokl-Ostrowski senior miał w sobie taką charyzmę i zadziorę, które były dla niego dość charakterystyczne. Ale sławne nazwisko i tak robiło swoje. I chociaż Zygmunt Junior nie miał jeszcze aż tak dużego doświadczenia jak jego ojciec, to nie można mu odmówić starań. Bo mężczyzna naprawdę zrobił wszystko, by wybronić Różyca od zasądzonej kary. Już od początku widać było, że nowy obrońca Różyca całkowicie zmienił strategię obrony młodego chłopaka. Nie kwestionował czynu, którego oskarżony się dopuścił, chociaż oczywiście Wacław nadal bronił się, twierdząc, że zadziałał u niego instynkt obronny, że musiał po prostu bronić swojej nietykalności cielesnej, a być może nawet i życia, bo nie wiadomo, co tam Lisieckiemu do głowy by mogło wpaść. Lisiecki bowiem nie tylko wypychał jego kolegów poza teren ogrodzenia, ale przy tym bił jakimś twardym przedmiotem, prawdopodobnie wspomnianym wcześniej przez innego świadka kijem. Ale jakoś nie umiał wytłumaczyć, dlaczego w takim razie, kiedy personel lodowiska spacyfikował i uciekł z placu bójki, ugodził Baranowskiego w klatkę piersiową. Czyli zaatakował instruktora, który nie mógł uciekać, bo miał na nogach łyżwy oraz, z tego co zeznali świadkowie, to nie wykazywał się żadną większą agresją w stosunku do Wacława i jego kolegów. A wręcz, jeżeli tutaj oprzemy się na zeznaniach świadków i uznamy je za wiarygodne, no to był tak naprawdę chyba najmilej nastawiony do tej całej bandy. Kulturalnie po prostu poprosił ekipę o opuszczenie terenu ośrodka. Zresztą użył w tym celu naprawdę trafnych argumentów. W obronie Różyca można powiedzieć, że chłopak mógł o tym po prostu nie wiedzieć, bo świadkowie twierdzili, że Baranowski rozmawiał bezpośrednio z Rzędzianem, a Wacław Różyc był wtedy gdzieś dalej, nie wiem, może właśnie kazał się ciągać na sankach. Mógł więc nie zdawać sobie sprawy z tego, że Baranowski nie jest do nich negatywnie nastawiony, a jedynie wykonuje rozkazy swojego pracodawcy. No bo okej, można powiedzieć, że faktycznie był razem z Lisieckim, pomagał Lisieckiemu przepędzić zgraję, no ale umówmy się. Był jego pracownikiem i gdyby odmówił, to tak jak powiedziałam wam już wcześniej, zapewne wiązałoby się to dla niego z dość sporymi i nieprzyjemnymi konsekwencjami. Może nawet i utratą pracy. A przypominam, że cała ta historia działa się w roku 1933, kiedy o pracę było naprawdę ogromnie trudno. Były to czasy wielkiego kryzysu gospodarczego. Nic więc dziwnego, że instruktor po prostu nie chciał ryzykować. Hofmokl-Ostrowski junior musiał zdawać sobie sprawę, że pomimo tej całej otoczki i tego, że jego klient mógł nie wiedzieć o nastawieniu Baranowskiego i mógł się sugerować jedynie tym, jak Lisiecki podchodzi do jego kolegów, to forsowanie teorii o obronie koniecznej w tym wypadku nie wygląda zbyt wiarygodnie. Można tutaj próbować przekonywać, że Różyc po prostu działał już w jakimś amoku, w jakimś szale, ale mimo wszystko zaatakował niegroźnego człowieka. Człowieka, który był już obalony na ziemię i nikomu nie zagrażał. Jeżeli tak się bał o swoje życie, to mógł po prostu uciec. A jednak tego nie zrobił i zaatakował. Inaczej wyglądałaby ta cała sytuacja, gdyby celem ataku Różyca faktycznie był jedynie Lisiecki, który według zeznań niektórych świadków faktycznie wykazywał się agresją i miał w ręku przedmiot, który mógł wyrządzić krzywdę któremuś z chłopców. Obrona wtedy faktycznie mogłaby powołać tych świadków,
użyć odpowiednich argumentów i tym sposobem istniałaby szansa, by przekonać sąd o tym, że Różyc działał w strachu o swoje życie i zdrowie, swoje i swoich kolegów. Ale atak na Baranowskiego, który zakończył się jego śmiercią, to już jednak był większy kaliber. Była to sprawa trudniejsza do wytłumaczenia i Hofmoll-Ostrowski doskonale zdawał sobie z tego sprawę. Dlatego też adwokat już na samym początku rozprawy w sądzie apelacyjnym w styczniu 1934 roku złożył wniosek o zbadanie poczytalności Wacława Różyca. Adwokat przekonywał, że dokładnie prześledził przeszłość nastolatka. I w przeszłości 18-letni już Wacław Różyc dwukrotnie był ofiarą wypadku samochodowego. Dość duży zbieg okoliczności jak na tak młodą osobę, która żyła w czasach, gdzie motoryzacja raczej nie była aż tak rozwinięta jak obecnie i do tych wypadków samochodowych też nie dochodziło tak często jak teraz. No ale można tutaj powiedzieć, że Różyc miał jakiegoś niebywałego pecha. Obrońca przekonywał, że w obu wypadkach Wacław doznał poważnych urazów głowy i musiał być hospitalizowany. Niewykluczone, że obrażenia, których doznał chłopak, wpłynęły na jego kondycję psychiczną, a być może nawet w jakiś sposób uszkodziły jego strukturę mózgową. Gdyby w istocie okazało się, że Różyc cierpi na jakieś zaburzenia, albo właśnie obrażenia spowodowały u niego deficyt umysłowy, to byłaby to okoliczność łagodząca. Sąd przychylił się tutaj do wniosku obrony i odroczył termin rozprawy apelacyjnej, zlecając dwóm biegłym psychiatrom, czyli doktorowi Nelkenowi oraz doktorowi Drescherowi, by ci dokładnie zbadali poczytalność oskarżonego Wacława Różyca. Rozprawa została wznowiona 2 miesiące później, w marcu 1934 roku. I rzeczywiście, na rozprawie pojawił się biegły psychiatra, nie wiem dlaczego tylko jeden, dr Nelken, i przedstawił on swoją opinię na temat stanu psychicznego oskarżonego Wacława Różyca. Lekarz faktycznie zaobserwował kilka odstępstw od normy. Jakich dokładnie, to nie wiadomo, bo nieznane są szczegółowe wyniki badań, to znaczy nie wiemy, co dokładnie biegli zdiagnozowali, aczkolwiek są tutaj podane pewne ogólne wnioski, które powinny być dla nas wystarczające. A te wnioski były takie, że rzeczywiście Wacław Różyc według opinii biegłych w trakcie napadu na Lisieckiego i Baranowskiego znajdował się w stanie ograniczonej poczytalności. Kluczowym słowem jest tutaj stwierdzenie ograniczonej poczytalności. Bo co prawda chłopak nie był do końca świadomy swoich działań, nie był do końca świadomy konsekwencji tego, co robi, ale jego poczytalność nie była wyłączona w całości, była jedynie ograniczona. Jego zdolność do kierowania własnymi czynami była zaburzona, jednak nie aż w takim stopniu, który wykluczałby odpowiedzialność karną. Dlatego też stan psychiczny oraz zaburzenia chłopaka nie mogły być brane tutaj pod uwagę przy wydawaniu werdyktu i nie były okolicznościami łagodzącymi. Taka ekspertyza w zupełności wystarczyła sędziemu. Sąd apelacyjny, nie doszukując się innych okoliczności łagodzących w kierunku żadnego z oskarżonych, całkowicie zatwierdził wyrok sądu pierwszej instancji. O rozprawie w Sądzie Najwyższym prasa nie informowała, więc możemy założyć, że wniosek o kasację wyroku albo nie został złożony, albo Sąd Najwyższy po prostu go oddalił. Tym samym wyrok Sądu Okręgowego stał się prawomocny. Wacław Różyc został skazany na 10 lat pozbawienia wolności, Grabowski na 6, a pozostała trójka uczestniczących w bójce musiała spędzić za kratkami 6 miesięcy pozbawienia wolności. Czy był to werdykt sprawiedliwy? Zdania pewnie będą podzielone. Tutaj wszystko zależy od tego, którą relację przyjmiemy za bardziej wiarygodną. Czy faktycznie piątka młodzieńców była szajką bandycką, która terroryzowała zarówno gości lodowiska, jak i personel lodowiska? Czy też po prostu Lisiecki próbował
użyć tutaj swojej władzy, swojego stanowiska i myślał, że może dać tutaj nastolatkom nauczkę, ale nie pomyślał o tym, że jednak przegra tę walkę. A w konsekwencji jeden z jego pracowników, niewinny pracownik, poniesie śmierć. Jestem bardzo ciekawa, jakie są wasze wnioski. Jak wy widzicie tę historię? Komu uwierzyliście? Czy waszym zdaniem Banda Różyca faktycznie była niebezpieczną szajką, która terroryzowała otoczenie? Czy byli to po prostu zwykli nastolatkowie, którzy przez dziwny splot wydarzeń znaleźli się na sali sądowej jako oskarżeni? Czy nastolatkowie chcieli po prostu się bronić i przekroczyli tę obronę konieczną? Bo to, że dostali się na teren lodowiska, przeskakując przez ogrodzenie, to jedno. Ale czy faktycznie byli urodzonymi mordercami? Koniecznie podzielcie się swoją opinią albo w komentarzu, albo też oddajcie swój głos w ankiecie, która pojawi się pod odcinkiem. Bo w takich historiach, gdzie nie mamy jasnej odpowiedzi, naprawdę jestem ciekawa waszych wniosków. I jestem też ciekawa, czy będą takie jak moje. Ale to, co ja myślę o tej sprawie, to pozwólcie, że zachowam dla siebie. Mam nadzieję, że przedstawiłam wam każdy punkt widzenia na tyle dobrze, żebyście mogli sami wyciągnąć własne wnioski. A teraz żegnam się z wami, trzymajcie się ciepło i wyczekujcie nowego odcinka. Tym razem może w ramach prezentu mikołajkowego pojawi on się nieco szybciej. Do usłyszenia wkrótce. Pa!